złodzieje obrazów o wartości 18 milionów euro na ławie oskarżonych. W grudniu ubiegłego roku skradli arcydzieła z Muzeum Narodowego w Rotterdamie. Cała banda pochodzi z małej rumuńskiej wioski. Miejscowość Karikaliu u podnóża gór Dobrotrzewa. Życie mieszkańców zmieniło się tu w ciągu jednej nocy. Zastępca burmistrza George Pamphila ogarnia wściekłość, jak tylko pomyśli o bandzie złodziei, którzy zniesławili jego miasteczko. Ci ludzie nie umieli się zintegrować z naszą gminą. Myśleli tylko o sobie i noc w noc rozrabiali w wiosce. Mają na swym sumieniu wiele złych czynów. Przy pomocy zwykłego śrubokręta w październiku ubiegłego roku udało im się wtargnąć do muzeum w Rotterdamie i w niespełna dwie minuty wykraść z niego obrazy o wartości 18 milionów euro, między innymi dzieła Picassa, Gauguina i Matissa. Z początkiem tego roku, podczas próby sprzedaży, bandę złapała rumuńska policja. Od tego czasu cała wioska Karkaliu śledzi ich proces. Jeden z największych domów w wiosce należy do jednego z oskarżonych. Sąsiedzi nie chcą się na ten temat wypowiadać. Jak otworzę gębę, będę pierwszy, którego zabiją. Oni mają broń, pistolety i noże, mają wszystko. I to już od dawna. Zastępca burmistrza tłumaczy, dlaczego ludzie w wiosce się boją. W ostatnich latach przy pomocy koktajli Mołotowa podpalonych zostało tuzin domów. Pobici mieszkańcy zostali wypędzeni z domów, jeden nawet został zabity. Prowadziliśmy dochodzenia w sprawach bujek i używania przemocy, do których dochodziło głównie po wypiciu paru kieliszków wina, ale w zasadzie nie mieliśmy z nimi żadnych problemów. Problemy zaczęły się dopiero po podróży na zachód Europy. To stamtąd przywieźli złe nawyki. Wysiłki policji i prokuratury koncentrują się na razie na odnalezieniu skradzionych arcydzieł, ale może się to okazać nierealne. W tym domu, położonym naprzeciwko cmentarza, matka jednego z oskarżonych już dawno spaliła wszystkie obrazy, żeby pozbyć się dowodów winy syna. Wprawdzie potem wycofała swoje zeznania, ale ciężar dowodów znalezionych w resztkach popiołu jest przytłaczający. Eksperci znaleźli w piecu fragmenty płócien, paznokci i podejrzanych chemikaliów. Adwokatka jednego z oskarżonych nie traci nadziei. Jest przekonana, że co najmniej dwa lub trzy obrazy ocalały. Jestem przekonana, że te obrazy są gdzieś schowane. Mój klient zapewnił mnie, że skradzione dzieła nie zostały spalone. Obrazy umożliwiłyby oskarżonym pertraktację, na przykład by zamienić rumuńskie więzienie na więzienie w Holandii.